jest wykład Sadhumaharaja z Niemiec na temat łaska guru. Jestem bardzo wdzięczny Prabhu, który jest moim bratem, moim starszym bratem. Jestem bardzo szczęśliwy, że dał mi pewną szansę tym, żeby podzielić się z wami pewną wiedzą. To jest wszystko łaska. Cokolwiek zdarza się w naszym życiu, to jest wszystko łaska. Wiecie?
Bez łaski. Bez łaski guru. Nic się nie dzieje w życiu. Wiecie? The connection from the spiritual master, że połączenie z mistrzem duchowym enlightenment in our life. Daje światło w naszym życiu. Bringt in unser Leben die Erleuchtung. And this enlightenment changes. I to światło w naszym życiu zmienia nasze życie. This is all grace of our connection. To jest how much percentage we want to develop with my spiritual master. To jest wszystko zależne od tego, w jakim stopniu połączeni jesteśmy z mistrzem duchowym. When I see my life, kiedy widzę moje życie, when I was not the exalter of my spiritual master, kiedy widzę w te momenty, kiedy nie brałem spełnienia mistrza duchowego, wtedy byłem pełny ignorancji i niewiedzy. Als ich noch nicht die Zuflucht eines spirituellen Lehrers hatte, betrachte ich mich heutzutage als damals sehr ignorant. Although I born in the king family, to jak się urodziłem w rodzinie królewskiej i pełne bogactwo było tam dostępne. Wszystkie udogodnienia. Rodzice byli królami, byli bogaty, nie było problemu z rzeczami materialnymi, z zaspokojeniem potrzeb. So that I was. Dlatego byłem taką osobą, która była w pełni, pełna ignorancji. Ale moje życie zmieniło się, kiedy przyjąłem schronienie. Schronienie oznacza uwierzenie. Aby podążać sercem za instrukcjami. When I will follow, my life will change. I kiedy zacząłem nimi podążać, moje życie zmieniło się. You are here. And you feel this is to było tutaj i to i możesz czuć, kiedy to dzieje się w twoim życiu lub kiedy się to nie dzieje w twoim życiu. Yes, tak czy nie? So who is doing this? Kto to robi? I was before also, now also. Jestem wcześniej, jestem później, ale jakaś zmiana nastąpiła we mnie. Co się wydarzyło? You will say this is grace. Możesz powiedzieć, że to łaska. What is this grace? Czym jest ta łaska? Skąd ona pochodzi? Kommt diese Gnade und was ist das? From master. Od mistrza. Vom Lehrer. You see? Widzicie? This is kind. To jest łaskawość, pokora, przyjaźń. The best friend is master. Najlepszym przyjacielem jest mistrz. Father is master. Ojciec jest mistrzem. Mother is master. Matka jest mistrzem. Real mother. Prawdziwa matka. Jeśli chcesz ją znaleźć taką, ona jest mistrzem. Dann weißt du, sie ist auch eine spirituelle Lehrerin, eine wirkliche Lehrerin. He is very strict, like more than father. Ona jest bardzo ścisła, nawet bardziej niż ojciec. For what? Dlaczego? For myself, for my. Dla siebie, dla mnie, dla poprawy mnie. How I can how the my child. W jaki sposób moje dziecko może poprawić się? To jest jedyne pragnienie ojca. Vater oder auch Mutter wünschen sich einfach nur, dass es ihrem Kind wirklich gut geht. And this, when Guru Mata, Guru Pita, Guru Honpati, everything. Guru jest wszystkim. Guru jest wszystkim. Możesz widzieć, że mistrz duchowy, wszystka relacja z nim jest jak z rodzicem. Jak z ukochanym. Wszystkim. Wszystko możesz znaleźć w nim, w relacji z nim. I mistrz duchowy dzieli się tymi uczuciami, z tymi emocjami z tobą. Możesz czuć to. Dlaczego to się dzieje?
Dlatego, że on jest tak bardzo połączony ze swoim mistrzem duchowym. Więc cała energia płynie poprzez niego do ciebie. I kiedy mistrz duchowy jest jak uczeń, jak z uczniem, i kiedy on czuje, że jest uczniem, dlatego że on cały czas jest uczniem swojego mistrza. Weil er empfängt von seinem Lehrer wieder. But he is my spiritual master. Ale on jest moim mistrzem duchowym. Aber er ist mein Lehrer. That we have to feel it. I wtedy możesz to czuć. We have to learn the humbleness. Możemy nauczyć się pokory, jego łaskawości i jego miłości względem nas. Seine Güte, seine Freundlichkeit. This is my advice. To jest moja rada, którą chciałbym przekazać dla was, moi bracia i siostry. Moi drodzy, widzicie w tym pokoju, w tej hali, w tym pomieszczeniu, jest tak wiele świateł. Zobaczcie. All are burning. Wszystkie się świecą. Why? Dlaczego? Because these lights are connected with power. Ponieważ są połączone z elektrownią. Mit der Energiequelle, mit dem Stromhaus verbunden sind. Every bulb is giving. Każda żarówka daje światło. Right? Czyż nie tak? Widzicie? A widzicie, dwie nie dają światła. Why? A dlaczego? Warum? Ponieważ nie są połączone z źródłem prądu. You know how to do the connection. Ty wiesz, jak zrobić połączenie. To jest ta rzecz, którą trzeba zrozumieć. Ja nie mówię wam o jakąś filozofii czy logiki, ja mówię wam o prawdach życiowych. Każdy moment uczy cię. Każdy moment odchodzi od mistrza duchowego. I ta w każdej chwili przychodzi łaska od niego. Pewnego dnia byłem we Włoszech. Któryś z moich uczniów miał, właśnie urodziło mu się małe dziecko. I chciałem wziąć to dziecko, ale ona nie chciała przyjść do mnie. Zaczęła płakać. A kiedy ojciec chciał ją wziąć, nawet nie chciała iść do ojca. Ja popatrzyłem, wow. Tak wielka miłość względem matki. Mój Boże. Ona mnie uczy. Kiedy ja chciałem zabrać od matki, ona zaczęła płakać. Ja nigdy nie płakałem w swoim życiu, żeby osiągnąć swój własny cel, ale ona mnie uczyła tego. Takie małe dziecko. Jeśli chcesz być blisko mistrza duchowego, musisz płakać o to. Jeśli chcę to robić, muszę mieć pragnienie, aby to robić. Ona nie widziała nawet ojca, nie widziała mnie, niczego, tylko płakała tylko za matką. Takie tylko jedno miała, była skoncentrowana na jednej rzeczy tylko. Była skoncentrowana tylko na jednej rzeczy. Czy tak, czy nie? So, my dear, więc, moi drodzy, this is the real
Także to jest prawdziwy uczeń, to dziecko, takie, które płacze za matką. I my musimy stać się jak takie dziecko, aby uczyć się od mistrza duchowego. Uns lehrt zu der Mutter, nach der Mutter zu weinen, und wir werden auch so das Kind des Lehrers, der nach dieser Mutter, nach dem Unterweisung weint. How? Jak to zrobić? Small cup. Wie so ein eine full of Tasse. Water. Tak jak jakaś szklanka jest pełna wody. Jeśli chcesz znowu do niej wylać wodę, water will come out. Woda się wyleje. Right? Czyż nie tak? And when you empty the glass, ale kiedy opróżnisz szklankę, i wtedy możesz ją ponownie napełnić. So already we are full out and we want to fill it. Więc my jesteśmy wypełnieni i chcemy jeszcze tam czegoś dolać i z tego wynika problem. So what to do? Więc co robić? We have to surrender. Musimy podporządkować się. Jeśli się podporządkuję, wtedy będę pusty. Ja jestem instrumentem, ty dajesz, a ja to robię. I wypełniam twoją wolę. Szczerze mówię wam. Myślę, co ja powiem. I myślę, że mogę podzielić się z moimi odczuciami. Nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. Ale myślę czasami, żeby powiedzieć coś, ale inne myśli przychodzą. Cóż mogę zrobić? Jestem instrumentem. Jestem instrumentem. To jest lepiej być instrumentem. Okej, okay, baba, cokolwiek chcesz, to zrobię. To jest podporządkowanie. To jest szczęście. To jest Ananda. I czego szukamy? Szukamy Anandy. To jest nasz cel. What is we are searching? Czego szukamy? Spokoju i miłości. From where it can come? Skąd ona może przyjść? Bez mistrza duchowego to nie jest możliwe. Es kann einfach durch den spirituellen Meister kommen, ansonsten ist es sehr unmöglich. And I don't know today to him. Ja dzisiaj wcześniej go nie znałem. Do dzisiejszego dnia go nie znałem go. Nie znałem go przez długi okres czasu. To jest moje drugie spotkanie z nim. On jest prawdziwym mahatmą. Widziałem, byłem u niego w mieszkaniu, widziałem, jak mieszka jak sadhu. Przepraszam, że to mówię, że mówię o tobie, ale... Ja nawet, on nie mówi, nie wzywa mnie, ale muszę to szczerze powiedzieć. Naprawdę, on jest prawdziwym mahatmą i prawdziwym rysi. Mój ojciec, mój dziadek był królem. I wiecie, co znaczy król? Po prostu przyjemności w życiu. Ale on nie był taki. On był rishim. On był rishim, on posiadał rodzinę, posiadał wszystko, ale intonował, medytował. Od trzeciej rano intonował codziennie przez 6 godzin. Tylko medytacja. Tylko po to, aby służyć innym. Tylko po to, żeby służyć, i to był jego jedyny cel. Ale czasami jego ubranie uległo uszkodzeniu.
I ktoś mówił, o, tu masz dziurę w ubraniu. On mówił, dobrze, nie ma sprawy, nikt tego nie będzie widział, intonujmy dalej. W ten sposób on robił. Ale on służył przez wszystkie swoje pieniądze innym. Jak pomogć innym, jak tworzyć prawdziwy sposób do życia, prawdziwy sposób życia, jak tworzyć prawdziwy sposób życia. A później, jeśli zobaczę to we własnym życiu, drugą osobę, która jest w ten sposób, która działa w ten sposób, to jest właśnie tutaj nasz gospodarz. On jest prawdziwym rishim. A rishi oznacza wszystko, posiadasz rodzinę, wszystko, ale twoim cel jest inny i więcej poświęcasz czasu na służbę. I to jest duże szczęście dla was wszystkich. Ja także posiadam to szczęście, że jestem tutaj i że widzę to i mówię wam o tym. Jestem bardzo szczęśliwy, że otrzymałem błogosławieństwo i miłość od was. Ale jestem szczery i otwieram to, żeby być poważnym w życiu. Czas to pieniądz. Ich habe auch noch einen ernsten, ich möchte euch einen ersten Wunsch, ich möchte euch bitten, dass ihr ernsthaft werdet und wirklich seht, die Zeit ist auch kurz und wir sollten sie gut nutzen. One thing. Jedna rzecz. One I am telling you, one Bangla poem. Powiem wam jeden taki wiersz z bengalski. Chakshudan delojay janme janme prabhu se dipyan hriday prakash. Means? To znaczy? Chakshudan means? Chakshudan znaczy, że ktoś daje mi oczy. Jemand hat mir die Augen, die Sicht gegeben. Nie tylko oczy. Ja jestem ślepy. Dlaczego oczy są dawane oczy? Wcześniej byłem niewidomy. Miałem pewne ograniczenia, aby widzieć rzeczy. Ale usunięto moją ślepotę i przez to mogę widzieć więcej. Chakshudan Dilojay Janme Janme Prabhu Se. He is the best friend. On jest najlepszym przyjacielem. Janme Janme Prabhu Se. Er ist mein bester Freund. He is the best. On jest best master. Najlepszym mistrzem, najlepszym przewodnikiem. Najlepszym, jak to mówicie, ojcem, matką, wszystkim. Not from this, only this life, many lives. Nie tylko w tym życiu, we wszystkich innych życiach on jest także moim partnerem. Nie tylko to, ale on jest Divyagyan. Daje nam boską wiedzę, która pojawia się wewnątrz mnie. Boska. Dlaczego? Why divine knowledge again? Dlaczego on daje boską miłość, boską wiedzę? Dlatego, że jeśli chcesz osiągnąć boskość, sam musi stać się boski. Jeśli zobaczysz w tym ciele, co jest centrum tego ciała? To jest moje pytanie. Co jest centrum mojego ciała? Yes. So who give this center?
Tak jest, więc kto daje to centrum mojego ciała, żeby być świadomym? Kto otwiera moje oczy, aby to widzieć? Jeśli wiesz tylko iskrę z tego, jesteś zawsze szczęśliwy. Twoje cierpienie zostanie usunięte w chwili. I kiedy zapomnisz o tym, ponownie pojawia się cierpienie. To jest właściwa rzecz. Pomyślcie o tym. Więc kto daje tą wiedzę? Nie jesteś tylko zmysłami, tylko ciałem, nie tylko umysłem. Jesteś różny od tego. To jest boskie. To jest czyste. Jesteś zawsze młody. Nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Ale tymczasowo. Ale tymczasowo też wszystkie rzeczy się zmieniają. Czyż nie tak? To jest sedno. Druga linia, o której mówię, Guru Purnima zbliża się, będzie za kilka dni. Dlatego chcę, żebyście zrobili z tej okazji duży festiwal. Z miłością, aby z miłością wielbić mistrza duchowego. Dlaczego? Widzicie, to jest połączenie z żywym. Jeśli nie macie połączenia z żywym, w was wtedy nie jesteście połączeni. Chcesz się podzielić, chcesz się dzielić swoimi emocjami, chcesz poprawić siebie, chcesz pokazać swoje życie względem mistrzowi duchowemu. On jest tutaj. Oni są tutaj. Ale przychodzą poprzez kogoś, kto jest połączony z nim. Bhagavad Gita mówi w jednym miejscu. Sarva dharmani pratyajye mam ekam. Mam ekam I explain. Mówi Bhagavad Gita, mówi mam ekam, ja wyjaśnię. Krishna mówi mam ekam, przyjdź do mnie. Ale mówi ekam, mówi moja jedyna. Czym jest ta jedyna? Czym jest tym ekam? Kto jest bardzo bliski mu? Jeśli chcesz iść do niego, musisz przyjść do kogoś, kto jest mu bardzo bliski. Kto jest mu bliski? To jest kim jest ten ekam? Tę jedną. To jest poszukiwanie naszego życia. Diese eine zu finden. And one thing more. Jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, jesteście gotowi, aby to usłyszeć? Jeśli nie mamy czasu, to... Ale jedna linia jest ważna. Ein wichtiger Vers über das Zählen. Się zgadzacie, mogę powiedzieć? So one last line is this. Ostatnia linia wersa jest tak. This is the last one line. To jest ostatnia wersa z tego wiersza, że prem bhakti. Prema znaczy miłość. I know this word. Znam to słowo po niemiecku. Ponieważ lubię. Ich kenne das. To prem
że miłość jest ważna. A bhakti oznacza oddanie, znaczy oddanie. Czym jest oddanie? To jest taka miłość, która jest w działaniu. Pojechałem do Ameryki i każdy mówi: o, kocham cię, kocham cię, ale nic, nie ma działania z tego wynikającego. Nie możesz tylko mówić: kocham cię, kocham cię, ale musisz działać w związku z tym. Ponieważ ta pojawi się wątpliwość wtedy. A miłość powoduje, że będziesz ruch, że miłość jest w działaniu i to jest konieczne. Dam wam przykład. Widzicie matkę i dziecko? Ile matka wykonuje czynności czy działania względem dziecka? To jest oddanie matki względem dziecka. Dlaczego? Ponieważ jest tam miłość. To jest oddanie. I takie oddanie powinniśmy rozwinąć w nas. Cała moja ignorancja, niewiedza automatycznie zostanie usunięta. Nie ma potrzeby. Nikt nie musi cię zabierać z ignorancji, czy wyciągać z ignorancji. Ponieważ twoje całe działanie jest przepełnione miłością, służba. Jeśli wszystkie Wedy i Purany, cała Biblia, wszystkie pisma, wszystkie religie świata, one mówią o tym. Tylko esencja Ved, esencja Puran, esencja Biblii, esencja Koranu, esencja każdej religii, to jest esencją tej religii, prem bhakti, miłość do Boga. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w okolicznościach, w których możemy się tego nauczyć. I dlatego musimy się modlić po to, żeby poprawić nasze codzienne życie. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy bracia i siostry. Dziękuję, Prabhu. Przepraszam was, jeśli popełniłem jakiś błąd. Nie zrobiłem tego intencjonalnie.